W dniu wczorajszym ujawniono zwłoki burmistrza Zdzieszowic. Prowadzone są intensywne czynności na miejscu zdarzenia. Prowadzi je Komenda Wojewódzka Policji w Opolu razem z prokuratorem. W tej chwili już śledztwo prowadzi Prokuratura Okręgowa w Opolu. W dniu dzisiejszym odbyła się sekcja zwłok. Ostateczne wyniki będą oczywiście po uzyskaniu wyników badań dodatkowych. Biegły sporządzi opinię na piśmie, natomiast już w tej chwili możemy powiedzieć, że mamy tutaj do czynienia z morderstwem, że mamy do czynienia z brutalnym zabójstwem. Więcej informacji na ten temat udzielić w tej chwili nie możemy. Sukces śledztwa zależy od tego, że nie będziemy ujawniali informacji o tym, co zastano na miejscu zdarzenia, jakie ślady zabezpieczono i co planujemy wykonać. Jest to bardzo ważne dla powodzenia śledztwa.